Siemaneczko wam, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku Seed Friends. I wiemy już, jak możemy obalić Jury'ego z wczorajszego sobotniego live'a. I pamiętajcie, że dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj o 20 również jest live. I dzisiaj, drodzy widzowie, będziemy robili coś po prostu epickiego. Znaczy, nie wiem, czy takiego epickiego, ale po prostu pójdziemy do tej kapsuły, która tam spadła, pogłośnie wam. Boże święty. Po prostu zawsze jak ja mam już ogarnięte i odśnieżone, to spada śnieg. To jest na złość. Nie wiem dlaczego tak często ostatnio tutaj pada śnieg. Zawsze jak ja odcinek nagrywam. Może uda mi się wyłączyć ten. Śnieg. Nie, nie udało mi się. To od Jury'ego zależy. Poproszę go o to, bo mnie ten śnieg denerwuje. I to bardzo. Ja osobiście uwielbiam zimę, ale nie w takiej formie. Mi się świat jeszcze nie wyrenderował. Dopiero co weszłam na komputer. Tu były te drzewa. A, tam jest ta kapsuła, dobra. Przez ten śnieg nic nie widzę. Dobra. Drodzy widzowie, ja wiem, kto to jest. I wy, drodzy widzowie, którzy byli ze mną przed YouTube'em na fejsie, też dobrze wiecie, kto to jest. Gron. Czemu? Zakrywasz się mieczem. Dobrze wiem, co knujesz. Nie próbuj mnie omamić. Nie wypuszczę cię stąd. Ja wcale nie chcę wyjść. Jesteś zły. Nie, przyjacielu, ściągnij ze mnie klątwę. Kłamiesz. Ja dobrze wiem, kim ty jesteś. Ty nie możesz już wrócić. Nie, nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz, mówię! Ja ci nie mogę ufać. Wiem, co tu się dzieje. Jury was zaatakował. Powinieneś ufać każdemu. Dobra, załóżmy, że jesteś już tym dobrym gronem. Jakie potwory są dla ciebie najłatwiejsze do pokonania? Oczywiście, że Blaze. Dobrze. A jakie potwory są dla ciebie najtrudniejsze? Ender Dragony. Cholipka, to jesteś ty, ziomek. To ci gratuluję, że cię uratowali. Słuchaj, spotkałem Anakina. Jego? Jak ja go dawno nie widziałem. No i żeśmy planowali wczoraj na live, jak możemy obalić tego Jury'ego. Słuchaj, to ja cię tu może zostawię. Albo może zaprowadzę cię do Anakina, co? Tak, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. I razem możecie współpracować. To chodź, ziomek, za mną. No idziesz? No chodź. No co się wstydzisz? No bo wiesz co, ja się z nim tylko nie widziałem. Może na razie zostanę tutaj sam. Masz mleczwona? Tak. Jego numer to... Mlecz, mlecz, mlecz.
Mlecz 2, mlecz 2, mlecz 2. Mlecz 3, mlecz 3, mlecz 3. Proste. Tak. Trzymaj się, stary. Ja mu i tak nie wierzę. Drodzy widzowie z YouTube'a, ja wam kiedyś opowiem historię Grona. Ale ja mu i tak nie wierzę, bo on nas oszukał dawno, dawno temu, jak ja zaczynałem w ogóle te filmy nagrać. Ja to nagrywam 5 lat i to było gdzieś tam na początku, więc może rzeczywiście się zmienił po tych 5 latach. Teraz wracam już do domu i żegnam się z wami. Na razie, cześć.